Przy czym Boże, coś Wam powiem. Każdy apostoł jest uczniem, ale nie każdy uczeń był apostołem, bo jest to grono elitarne, wybrane z imienia przy wszystkich. Grono, które od chwili nominacji będzie cały czas z mistrzem. Taki to jest początek Kościoła, który do dziś trwa niewzruszenie, choć gdzieniegdzie widać pęknięcie i rysy. Fundament jest jednak położony solidnie. I realizując hasło roku duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy, doskonale wiemy, że jest on jeden, powszechny, święty i apostolski. Dziś właśnie z tym czwartym członem mamy do czynienia. Bycie apostołem wiązało się z formacją, którą poprzedzał okres przyglądania się przez Jezusa tym, który chciał wybrać. Dlaczego więc nie wybrał najlepszych? Czyż nie było prawych, sprawiedliwych, solidnych i uczciwych kandydatów? Dlaczego więc wybrał takich, a nie innych? Odpowiedź wydaje się być oczywista, bo to nie od zdolności i talentów apostołów zależy jakość Kościoła, ale od mocy Chrystusa, której im udzielił. A władza ta zawierała zdolność wypędzania złych duchów i leczenia wszelkich chorób i słabości. Tak oto powstało Kolegium Apostolskie, czyli misja, a wspólnota misyjna ma swoje źródło w misji Chrystusa. Nie wszystkich wybranych dobrze znamy, ale przecież Ewangelia nie jest dla zaspokajania naszej ciekawości, lecz dla głoszenia dobrej nowiny. Jezus nie szuka wykształconych i sztywniaków, ale ludzi dostępnych i zdolnych, by naśladować Go i to do końca. To grono przede wszystkim ma naturę duchową. To pierwsze zadanie – uzdrawiać ducha, wyzwalać ludzi z mocy zła. A drugim jest działanie caritas, czyli służba potrzebującym, którym możemy opisać świadczeniem o miłości miłosiernej. Są tacy, którzy z zachwytem patrzą na apostołów. Troszkę im zazdroszczą, troszkę im współczują, ale w głębi siebie tęsknią za takim szczególnym wezwaniem po imieniu. Chcą przeżyć wspaniałą przygodę, doświadczyć emocjonujących wydarzeń, być blisko Jezusa właśnie jak apostołowie. Nic z tego się nie dzieje. Życie jest codziennie takie samo. Praca, dom, spanie, nuda. Dziś trzeba spojrzeć troszkę inaczej. Powiedziałem, że Jezus nie wybrał wybitnych, ale można powiedzieć przeciętnych ludzi, bo właśnie taka przeciętność jest nam najbliższa. Tym samym chce nam pokazać, że życie, które mamy, jest wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Nikt inny nie ma takiego samego jak ja i ty. W ogóle sam fakt, że istniejemy i żyjemy, jest wielkim cudem. Przecież mogło nas nigdy nie być. Dlatego nasze życie wymaga tego, żeby się nim dzielić. A jeżeli dołożymy do tego dary, które otrzymujemy od Boga, to stajemy się nagle dobrodziejami, którzy dzielą się łaską. Na podstawie tej Ewangelii musimy sobie odpowiedzieć, czy aby nie zastygliśmy w naszym zapale wiary, czy jest w nas jeszcze pragnienie dzielenia się nią, czy już poddaliśmy się, bo w otaczającej nas rzeczywistości wszystko, co z wiarą jest związane, jest odpychane. My zostaliśmy powołani po imieniu w dniu naszego chrztu. Może jest tak, że uśpiliśmy ten dar, to wezwanie. Nie można siedzieć z założonymi rękoma. Skoro Jezus 2000 lat temu mówił, że Królestwo Niebieskie jest blisko, to teraz jest jeszcze bliżej. Trzeba nam być jak apostołowie. Nie milczeć, ale świadczyć. Z Panem Bogiem.